Oficjalnie witam Was ponownie na drugiej części naszego spotkania. Może jakieś malutkie brawka, żeby rozruszać atmosferę? A teraz, słuchajcie, ja Wam coś pokażę. Bo ja wcale nie kłamałem, że to jest atmosfera. Oni o tym nie wiedzą i my wcale tego nie ćwiczyliśmy. Ale zrobię walkę na hałas. Teraz Wy robicie hałas. Uwaga, 3, 2, 1. A zobaczcie, co potrafią nasi studenci! Rozpoczęliśmy drugą część. Ja tutaj nie będę już mówił o kierunkach szczegółowo, tylko wspomnę, że każdy kierunek jest nastawiony na praktykę. I to, co za chwilę zobaczycie, to będzie namiastka tego, co Was spotka. I zaczniemy od pierwszego kierunku. Wychowanie fizyczne, którzy już ci upalą, nie są gotowi, to są te osoby w niebieskich koszuleczkach. Zachęćmy ich wielkimi brawami przed Państwem. Kierunek wychowanie fizyczne! Prezentował się przed Państwem kierunek wychowanie fizyczne. Wielki hałas dla nich! Słuchajcie, ale to nie wszystko, bo na wychowaniu fizycznym, oprócz ćwiczeń sportowych, które przed chwilą zobaczyliście, to była dosłownie tylko namiastka, żeby Wam zaprezentować, oni również, słuchajcie, tańczą, a więc jeszcze raz kierunek wychowanie fizyczne, tym razem w wersji tanecznej. Wielkie brawa! To się nauczy, może do nich dołączyć! Na trybuna! Fantastic, big body ocean at the big tight and a woman and ice, sweet, energetic, big body ocean at the big tight and a woman in ice, sweet, fantastic, big body ocean at the big tight and a woman and ice, sweet, fantastic, big body ocean at the big tight and a I like to move it, move it, I like to move it, move it, it's I like to move it, move it, yeah, I like to move it, I like to move it, move it, I like to move it, move it, I like to move it, move it. Okej, wielkie brawa dla kierunku wychowanie fizyczne. Słuchajcie, praca nauczyciela wychowania fizycznego to nie jest praca tylko z osobami z liceum, technikum, ale to również praca z osobami z przedszkola, dlatego tańce animacyjne też na tym kierunku są prezentowane. Przechodzimy do kolejnego pokazu, również z wychowania fizycznego, ale ze specjalnością w służbach mundurowych. Oni są schowani, ale myślę, że malutkie brawka dla nich się należą. Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych. The border's closing in. We're a company of soldiers, near 40 rifles strong. All alone, stand alone. And then the guns burning, and only this at hand. As the blitzkrieg's pushing harder, the war is all around. All alone, hold your ground. Fight!
wielkim brawem przed Państwem kierunek wychowanie fizyczne w służbach mundurowych. Słuchajcie, jak jesteśmy już przy walce, nie będziemy przedłużać, a jeśli o walce mowa, no to na tym najlepiej znają się nasi studenci z kierunku sport, sporty walki. Także wielkie brawa! I studentki z kierunku sport, sporty walki. Kochani, nie przedłużając, przechodzimy do kolejnego sportu. Tym razem coś dla pasjonatów piłki nożnej, bo przed Państwem zaprezentuje się nie cała grupa, ale jedna osoba z kierunku sport, piłka nożna. Wielkie brawa!
Chłopak zna się na robocie. Wielkie brawa na swoim kierunku sport, piłka nożna! Super, naprawdę ekstra robota. Dasz mi Mogę ja teraz spróbować? Ciekawe, czy mi się uda. Uwaga. Brawka. Nie jestem tak dobry jak on, ale chcecie być tak dobry jak on? Zapraszam na kierunek sport, piłka nożna. Jeszcze raz wielkie brawa. Słuchajcie, przechodzimy do kolejnego kierunku, tylko tutaj jest mały wyjątek, bo oni, studenci z tego kierunku nie mogą do was przyjść, bo jest dość to specyficzny kierunek, bo rozmawiamy teraz o fizjoterapii. I ja pozwolę sobie do nich szybko podbiec. Ich stanowisko jest tutaj. Mamy tutaj raz, dwa, trzy łóżeczka, trzy leżanki i sztanga. Tylko zastanawiam się, co robi sztanga na stanowisku fizjoterapii. Zapytamy tutaj kolegę. Martwy ciąg będziemy robić. Może to też być ćwiczenie rehabilitacyjne, nie tylko siłowe. Tylko trzeba robić to z dobrą techniką i my ją wam tutaj pokażemy. Zapraszamy. Słuchajcie, czyli fizjoterapia to nie jest tylko masowanie, tak jak większość osób sobie to wyobraża, ale to również i ćwiczenia rehabilitacyjne. Przechodzimy do drugiego kierunku, ale tutaj nie zapytam fizjoterapeuty, tylko osoby, która leży. Jak masz na imię? Ania. Ania, jak ci jest? Boli. Boli. Słuchajcie, fizjoterapia ma boleć? Nie do końca. Nie do końca, nie ma co się przestrzegać, ale słuchajcie, ćwiczenia fizjoterapeutyczne często sprawiają ból z takiego względu, że musimy usprawniać. Ale nie bójcie się, nasi studenci nie zrobią wam krzywdy. Na pikniku będziecie mogli podejść i spróbować różnego rodzaju tutaj rzeczy i szczegółowo pytać się o ten kierunek. Przechodzimy do kolejnego stanowiska, a tutaj mamy kogo? Sebastian. Sebastian jest do was plecami z takiego względu, że tutaj są jakieś taśmy przyklejane. To są chyba tejpy. Tak, zgadza się. Co to dla Sebastiana się stało? Przewiało go czy co? Nie, po prostu tejpy możemy stosować w celach przeciwbólowych, w zależności od potrzeb pacjenta. Tak naprawdę na całym ciele. Słuchajcie, czyli nie trzeba brać tabletek przeciwbólowych, jeśli boli was szyja, przewiało was, albo skręciliście sobie jakiś mięsień. Można naprawić to tejpami i wszystkiego rodzaju kursy i od podstaw nauczycie się na kierunku fizjoterapia. No i ostatni tutaj nasze stanowisko. Może zapytam, tak, z kim rozmawiamy? Uwaga, schowała twarz. Z Natalką. Natalka, jak się czujesz? Teraz jest fajnie, chociaż czasami bolało, ale do wytrzymania. Do wytrzymania. Tutaj wcześniej rozmawiałem z kolegą, masaż klasyczny, który ma na celu
was troszeczkę rozluźnić, więc jeśli ktoś chciałby skorzystać z usług naszych studentów, zapraszamy serdecznie na kierunek fizjoterapia. Oni bardziej szczegółowo opowiedzą, co robią na tym kierunku. To jest tylko namiastka, więc przechodzimy do kolejnego kierunku i zapraszamy kierunek wychowanie fizyczne i taniec. Muzyka. Można dołączyć i klaszczemy razem! Ho! Ho! Cała hala klaszcze! Papik zapomniał układu! Kierunek wychowanie fizyczne i taniec. Ale rozbujali nam tutaj atmosferę. Słuchajcie, było tanecznie, było walecznie, a teraz przejdziemy sobie troszeczkę słownie, bo trudno jest pokazać ten kierunek, który zaprezentuje się za chwilę przed Państwem, przed Wami. Ale słuchajcie, ja o tym kierunku niewiele wiem, bo mi jest daleko od tego kierunku, więc zaproszę na naszą scenę, naszą planszę specjalistki z kierunku e-sportu. Werka i Domka są tutaj razem ze mną. Wielkie brawa dla nich! Cześć Domka. Hej. Cześć Werka. Cześć Wam wszystkim. Ja jestem Domka, a to jest Werka. Siemano. I że jesteśmy studentkami już drugiego roku kierunku e-sport na AWF-ie, to mając to doświadczenie, chętnie Wam trochę opowiemy, jak wygląda studiowanie tutaj. Na naszym kierunku odnajdzie się tak naprawdę każdy, kto w jakikolwiek sposób ma styczność z e-sportem czy gamingiem. Ja na przykład lubię sobie pograć, natomiast Domka rzadko ma styczność z samym graniem, a i tak świetnie radzi sobie na tych studiach, ponieważ co? Ponieważ prowadzę organizację sportową i działam w ten sposób bardziej merytorycznie nad tym niż nad samą grą. Dokładnie. No to tak, jeżeli chodzi o nasze studia, to tak naprawdę tutaj już pracujemy, oprócz tego, że się uczymy, ponieważ wykonujemy praktyki, na których organizujemy turnieje e-sportowe. To jest jeden z nich, nasz pierwszy turniej AWF BP Cup był z CS-a, ale też organizujemy z LoL-a plus działamy charytatywnie. No i przez to, że nabieramy tak naprawdę praktyki podczas tych turniejów i jeszcze dodatkowo korzystając ze wszystkich zajęć, które są w ofercie naszych studiów, możemy odnaleźć tak
naprawdę swoją drogę, którą chcemy pójść. Czy jako streamer, komentator, czy jako organizator różnych działań e-sportowych, wydarzeń, czy jako właściciel organizacji i wiele, wiele innych. Najważniejsze są chęci, także zapraszamy każdego, czy kobietę, czy mężczyznę, czy gracza, czy osobę, która wiąże swoją przyszłość z badaniami i nauką w e-sporcie, czy osobę doświadczoną, czy taką, którą dopiero zaczyna swoją przygodę. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie i kierunek jest otwarty na was, także zapraszamy serdecznie. A powiedz jeszcze, Werka, jakie przedmioty mamy na e-sporcie? Przedmioty? No to różnorodne, naprawdę mamy bardzo wiele przedmiotów. Zaczynając od takich jak na przykład anatomia, fizjologia i biochemia, przez coaching sportowy, zarządzanie i marketing. Do tego jeszcze oczywiście mamy trening kondycyjny, ponieważ e-sport, jakby ktoś nie wiedział, też jest bardzo ściśle związany z treningiem. No i poza tym mamy jeszcze trening e-sportowy z takich gier jak na przykład CS, LOL, Valorant czy Dota 2. Tak, także z naszym opiekunem roku, panem Tomkiem Sacewiczem, również działamy z naszym kołem e-sportowym GameZone, w którym skupiamy się na badaniach, także jeżeli ktoś ma ochotę pójść bardziej w taką stronę badawczą, to również zapraszamy. No i po skończonym wydarzeniu, jeżeli będziecie mieć jakieś pytania lub chcielibyście przetestować nasz sprzęt, to zapraszamy do naszego stanowiska. Dzięki wielkie. Dzięki. Super, tak jak dziewczyny powiedziały, tam jest ich stanowisko. Zostały nam trzy ostatnie pokazy i przed Państwem ostatni sportowy kierunek na naszej uczelni. O, już chłopaki, tutaj ekipa wjeżdża ze sztangami, więc możecie się domyśleć, że chodzi o kierunek trener personalny. Wielkie brawa dla nich. All black everything, black cars, all black everything. And our girls are blackbirds, riding with they diligence. I can't more in depth if you boys really real enough. This is not familiar, I'll explain later. But for now, let me get back to this paper. I'm a couple bands down and I'm trying to get back. I gave Doug a grip, I lost a flip for five stacks. Yeah, I'm talking 5,60, shot zeros, hit up. Back to running circles round, niggas, now we squared up. Hold up. Life's a game, but it's not fair. Yeah. I break the rules, so I don't care. Uh-huh. So I keep doing my own thing. Walking tall against the rain. Victory's within the mile. Almost there, don't give a shell. Only thing that's on my mind is who gonna run this town tonight. Hey, wielkie brawa dla kierunku trener personalny! Słuchajcie, tak jak wspominałem wcześniej, po tym kierunku nie musicie pracować tylko na siłowni, możecie otwierać własne działalności, tak jak na każdym kierunku. Ale przechodzimy do dwóch ostatnich pokazów. Myślę, że bardzo barwnych kierunków. Pierwszy, przedostatni pokaz będzie pokaz kierunku terapii zajęciowej. Ja ich serdecznie zapraszam. Oni troszeczkę się wstydzą, tam już są, machają, Ola robi im zdjęcia. Chodźcie tutaj do nas, studenci z kierunku terapia zajęciowa. Zróbcie dla nich malutkie brawka. Terapia zajęciowa, zapraszamy. Słuchajcie, tylko zrobimy troszeczkę inaczej. Ja nie będę schodził. Ja wam poopowiadam, co się tutaj dzieje, bo mogą być tutaj rzeczy może nie do końca zrozumiałe. Jest piłka, wiadomo, siatkówka, wiecie o CB. Jest siatka, wiadomo, ale dlaczego oni siedzą? Słuchajcie, jest to siatkówka dla osób niepełnosprawnych, które mają niepełnosprawność kończyn dolnych i nie wiem, czy wiecie, ale jest taka dyscyplina paraolimpijska, jak siatkówka na siedząco, przeznaczona specjalnie dla takich osób. I studenci, czy zabiorę wam tutaj jedną osobę z ekipy, dobra? We dwójkę musicie sobie radzić. Czy wy na zajęciach
korzystacie z różnego rodzaju takich zabaw i gier dla osób niepełnosprawnych? Generalnie to tak, mamy specjalne zajęcia, w których uczymy się pracy z osobami niepełnosprawnymi i dziećmi, podejścia do nich i jak z nimi się obchodzić generalnie. Zabawa chyba przednia, co? Tak, generalnie zabawa jest bardzo fajna, nieco się różni od normalnej siatkówki, ale gra się bardzo fajnie. Super, da się, wracaj do gry, żeby twoja ekipa nie straciła żadnych punktów. Słuchajcie, tutaj jest również ze mną pan Robert, wielkie brawa dla pana Roberta. Może chodźmy tutaj na środek troszeczkę, żeby nas widzieli. Dobrze, słuchajcie, pan Robert zajmuje się językiem migowym. Język migowy, wiadomo, jest przeznaczony do osób jakich, panie Robercie? Dla osób z wadą słuchu, z ubytkiem słuchu. Czy jesteśmy w stanie nauczyć mnie i tutaj wszystkich na sali jakiegoś prostego zdania? Oczywiście, nawet w dwie sekundy. Nawet w dwie sekundy. Słuchajcie, ja was bardzo polubiłem, spędziliśmy już troszeczkę czasu, druga godzina nam leci. To może takie coś prostego. Ja kocham was, okej? Okay? Ja, wszyscy pokazują na siebie, ja kocham, krzyżujemy rączki. Literka W. I was. Dobra, to wszyscy razem, no zobaczymy, czy zapamiętali. Uwaga, od początku i... Super, wielkie brawa dla pana Roberta. Dziękujemy. Przechodzimy dalej, bo mamy kolejnego gościa. Jest z nami pan... Wojtek. Pan Wojtek, ale pan Wojtek nie przyszedł sam. Pan Wojtek przyszedł z Chase'em, bo tak ma na imię jego piesek. Słuchajcie, Chase jest debiutantem w takiego rodzaju wydarzeniach. Troszeczkę się stresuje, ale jest bardzo przyjaznym pieskiem. Mogę go pogłaskać? Tak. Super. Cześć, Chase. Panie Tomku, czym się Chase zajmuje na co dzień? Panie Wojtku, jest to pies terapeutyczny. Na co dzień prowadzimy zajęcia zarówno indywidualne, jak też grupowe. Jeździmy do przedszkoli, ośrodków terapii, jak również do ośrodków, prawda, ośrodków terapii. Super, tu widzę jakieś smaczki dla Chase'a na zachętę. Dobrze, my już tutaj pana nie zatrzymujemy. Wielkie brawa. Słuchajcie, to jest dogoterapia, którą poznajecie, czyli terapia związana z pieskiem, ze zwierzątkami, tak? Jakby zwierzęta to są nasi przyjaciele i przechodzimy do kolejnej grupki, ale dlaczego oni mają okulary? Dlaczego oni mają okulary? Słuchajcie, jest to dyscyplina, która nazywa się goball. Jest to również dyscyplina paraolimpijska dla osób niewidomych. Słuchajcie, to jest taka piłeczka, może uda mi się zaraz ją przechwycić. Uda mi się ją przechwycić, czy nie? Zobaczymy. Ta piłeczka ma w sobie różnego rodzaju przedmioty, które takie dźwięki wydobywają. I jeśli ją rzucamy, to osoby, które nie widzą, po słuchu zdobywają tą piłeczkę. Sprawdzimy, czy mi się uda. Super. I takie dyscypliny tutaj możecie poznać. Ja nie zabieram im więcej czasu. Wielkie brawa dla studentów. Co tu się dzieje w ogóle? Dla studentów z kierunku terapia zajęciowa. Dziękujemy.